serdecznie na moim kanale Body Coach TV. Nazywam się Sylwia Reichel. Dzisiaj chciałam zaproponować Wam crossfitowy workout, w którym obejmiemy praktycznie pracę całego ciała. Możecie subskrybować mój kanał, bo coraz więcej będę dla Was nagrywała przykładowych ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Będę nagrywała dla Was porady oraz będę pokazywała swoje przygotowania do Mistrzostw Świata. Dobrze, na czym będzie polegał dzisiejszy workout, który chciałam Wam zaproponować? Będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część to będzie 8-minutowy AMRAP, w którym będą tylko dwa ćwiczenia. Podciąganie na drążku i składy. Jeżeli chodzi o pull-upsy, to będzie w liczbie 4 powtórzeń. Jeżeli chodzi o składy, czyli przysiady, 8 powtórzeń. AMRAP 8 minut oznacza, że przez 8 minut staracie się wykonać jak największą liczbę tych rund, w zależności od Waszego stopnia zaawansowania. Dobrze, przejdźmy może teraz do samych technik, jak powinny wyglądać. Jeżeli jesteście osobami, które już trenowały crossfit bądź jakąś inną dyscyplinę sportową, bo macie na tyle już siły, żeby wykonywać podciągnięcia na drążku ze zwisu, to zachęcam. 4 powtórzenia w ciągu 8 minut i 8 przysiadów. Op. Cztery powtórzenia. Jeżeli jesteście osobami początkującymi, można wykonać jumping pull-up, czyli podciągnięcia z podskokiem. Jak to powinno wyglądać? Drążek na takiej wysokości, jeżeli wyciągniecie dłonie, to jest troszeczkę za wysoko, to drążek powinien być na wysokości Waszych nadgarstków i po prostu Wasze nogi pomagają Wam podciągnąć się. Dłonie ułożone w formie literki V, czyli szerzej, nie w barki. Broda do wysokości drążka z wydechem. 4 powtórzenia. Następnie przechodzimy do przysiadu. Stopy mniej więcej szerokość barków, palce skierowane na zewnątrz, ciężar ciała napięty, kolana w kierunku dużego palca, linia biodra poniżej linii kolana, plecy proste, wzrok skierowany do przodu, ramiona wyciągnięte do pozycji wyprostowanej. 8 powtórzeń. I następnie znowu 4 podciągnięcia, 8 przysiadów. 4 podciągnięcia, 8 przysiadów w ciągu 8 minut. Po zakończeniu 8 minut dajcie sobie 5 minut przerwy na regenerację sił, można się napić. I przechodzimy do drugiej części, gdzie zaatakujemy mięśnie brzucha i użyjemy jeszcze do treningu krążka od sztangi. I teraz, jak wygląda zadanie? Na początek otwieramy cały workout. 100 sit-ups, czyli 100 brzuchów z piłką, zaraz będę pokazywała. Następnie ground to overhead plate i uwaga, ile? Pół tony. Co to oznacza? Że 500 kg musimy przerzucić, unosząc krążek z ziemi nad głowę. Zaraz pokażę, jaką techniką i na czym te pół tony polega. I cały workout zamykamy znowu 100 razy sit-up. I teraz, ja wybrałam sobie tutaj do pokazania krążek 10 kg. Co jest ważne? Kciuki na zewnątrz, skierowane do przodu, plecy proste, schylamy się poprzez ugięcie kolan, unosimy krążek nad głowę, blokujemy łokcie, krążek jest nad głową, po czym opuszczamy znowu, krążek musi dotknąć ziemi, z wydechem nad głowę zablokowane ramiona, 500 kg, bardzo łatwo sobie to obliczyć, jak liczymy nasz tonaż treningowy, liczba kilogramów razy liczba powtórzeń. Czyli jeżeli mam 10 kg, to żeby przerzucić 500 kg, muszę zrobić tym 50 powtórzeń. Jeżeli chcecie, można zrobić to 20-kilogramowym krążkiem, wtedy tych powtórzeń będzie zdecydowanie mniej. Jeżeli jesteście osobami, które bardziej preferują wytrzymałość, to można wziąć 5-kilogramowy krążek i zrobić tym 100 powtórzeń, czyli razem na 500. Hop. I jeżeli chodzi o technikę sit-up, to jest bardzo prosta, piłka lekarska, ja mam 6 kg, piłeczka za głową i między nogami. I tak jak już wspominałam, otwieramy całą drugą część. 100 brzuchów, 500 kg ground to overhead plate,
100 razy sit-ups, czyli znowu 100 brzuchów, zamykamy cały workout. Ćwiczenia sobie rozkładacie, liczba powtórzeń tak, jak pozwala Wam Wasza bieżąca kondycja. Jest zestaw na czas. Jeżeli nie potrzebujecie przerwy, bo macie już dobrą kondycję, to jej nie róbcie. Jeżeli jesteście osobami, które zaczynają, można sobie rozłożyć te powtórzenia przysłowiowo na raty. Pamiętajcie o tym, że trening powinien być intensywny, ale musi być przede wszystkim dla Was bezpieczny. Także zwracajcie uwagę na Waszą technikę. Jeżeli czujecie, że robicie coś nie tak, możecie się zapytać jakiegoś instruktora bądź trenera, jeżeli jest przy Was. Jeżeli ćwiczycie sami, to tak jak już wspomniałam, zwróćcie uwagę przede wszystkim na ustawienie Waszej sylwetki w ćwiczeniach, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Czekajcie na kolejne propozycje treningowe, będę nagrywała dla Was coraz więcej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Te dwie części są bardzo wymagające, także do roboty i możecie pisać do mnie, jak Wam się podobało. Będę uwzględniała Wasze sugestie w kolejnych odcinkach. Na razie!